Nowy kanał od Wnetworks, Silver TV HD, nazwa tymczasowa, docelowo ruszy pod nazwą Antena HD, ruszył z testami w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Od 23 kwietnia od godzin popołudniowych kanał melduje się w MUX1. A co najważniejsze, emisja jest w wysokiej rozdzielczości. Silver TV jest nowym kanałem przygotowanym specjalnie na potrzeby konkursu na stację do Domux 1 naziemnej TV cyfrowej. Zastępuje Atmo Rozrywka TV, któremu nie przedłużono koncesji, wokół sprawy toczy się spór, nadawca utrzymuje, że dostarczył niezbędną dokumentację na czas, ale KRRIT ma w tej sprawie odmienne zdanie. Silver TV jest pierwotną nazwą, ale już wiadomo, że docelowo kanał zmieni nazwę, ponieważ okazało się, że w sieci jest już projekt o tej nazwie kierowany do podobnej grupy docelowej, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Nadawca wystąpił o zmianę nazwy na antenach HD. Na razie emisja jest jednak prowadzona jako Silver TV. Konieczne do czasu otrzymania formalnej zgody na zmianę nazwy Nadawca zamierza wystartować oficjalnie z emisją 1 maja. Za sprzedaż czasu antenowego będzie odpowiadać Biuro Reklamy TVP. Na razie w ramach testów w MUX-1 nadawany jest przekaz innego kanału od tego samego nadawcy, The Networks muzycznego Power TV HD. Jaki informuje nadawca? W trakcie testów mogą na tym serwisie pojawić się także inne stacje The Networks. A nadawca ma dość bogate portfolio. Co najbardziej ucieszy widzów, testy są realizowane w wysokiej rozdzielczości. To pierwszy prywatny nadawca z ogólnopolskim kanałem w HD w naziemnej TV cyfrowej. Do tej pory pochwalić się tym mogła tylko telewizja Polska. Inni nadawcy emitują także HD, ale do tej pory wyłącznie w lokalnych i regionalnych multipleksach testowych. Rozdzielczość kanału jest nieco zredukowana w stosunku do pełnego HD 1440x1080. Oto parametry techniczne DVB-T mux1.